Pewnie, że jest wartość w obrazach Rembrandta, który tam na faktury nanosił nowe faktury, na nie lazerunki, kolejne lazerunki. Miało to swoją wagę, wymowę i to jest fajne, ale myślę, że ideałem to jest takie trzaśnięcie czegoś od tak. Raz się uda, raz nie, ale kiedy się udaje, to jest frajda. Kiedy widzisz, że malarz się nie męczy na obrazie, że nie ma tych faktur, nie ma tych kolorów takich tam zamydlonych, zabrudzonych, tylko jest ślad pędzla, jest lekko namalowany, nie wiem, ptak, czy jakaś tam krowa inna i to wtedy płynie, wtedy i lekki obraz jest w odbiorze i to przynosi pewną taką satysfakcję, wtedy widać, oczywiście dla laików może mniej, ale dla takiego wprawionego odbiorcy widać, że to malował fachman. Na pewno już z dyplomem w kieszeni, kiedy trzeba było się jakoś życiowo ustabilizować i wymyślałem sobie jakąś tam drogę dla siebie, miałem już rodzinę, miałem dom, to byłem pewien, że zacznę malować na poważnie. A co znaczy zacząć malować na poważnie? Myślę, że nie interesowało mnie jakieś tam robienie kariery, chociaż pewnie tak, bo to są jakieś takie szablony, takie stereotypy, którymi każdy w myśleniu się tam posługuje. Ale przynajmniej wyrazić siebie, malować siebie, znaleźć swój styl, być rozpoznawalny, tam mówią język. Język to nie, język to jest pewien taki tam swoje tam sposobiki na knify jakieś tam na malowanie, ale idealnie byłoby nagle odkryć jakiś nowy kierunek, jakiś nurt, który pociągnie innych i dzięki temu staniemy się rozpoznawalni w tym, co zostawiliśmy. To jest, mi się wydaje, potrzebne do tego szczęście. Praca, talent to są takie dodatki, które oczywiście są niezbędne, ale każdy czeka na te swoje 5 minut i najczęściej ona przychodzi po śmierci, gdzieś tam docenią, zobaczą, zapiszemy się, tak? I tak, no oczywiście trzeba trafić też na odpowiednich ludzi. Trzeba być w odpowiednim środowisku, obracać się i tworzyć, żeby to trafiało, żeby obrazy trafiały w dobre miejsca i żyły swoim drugim życiem. Takim u mnie przełomowym momentem był rok, na granicy wieku, koniec XX wieku. Wtedy coś się kończyło, coś się zaczynało, nawet było czuć w Polsce po tych przemianach, że idzie nowe. Na swojej drodze poznałem
spotkałem Dudę Gracza, Jerzego Dudę Gracza, profesora malarstwa z Katowic, który niewątpliwie zapisał się w historii malarstwa polskiego, a zapisze się, myślę, jeszcze bardziej. I wspólnie obserwowaliśmy odchodzącą polską wieś, zmieniający się pejzaż, pewną unifikację wszystkiego, co nas otacza. Jakaś taka europejska sztanca nabijała nam kolejne obrazy w pejzażu. Tak jak mówię, odchodzili ludzie razem z wsią, ginęły gdzieś pod ciężarem dzikiego wina, stare stodoły, chatki. Tu niedaleko, 10 km ode mnie w kamionie. Myśleliśmy wtedy wszyscy jednakowo, że warto by po prostu to zachować gdzieś choćby w malarstwie. Zostali jeszcze ludzie i to, co mnie zainteresowało, to ich opowieści. To jak... No, różnie z tymi opowieściami bywało. Niektórzy widzieli jakieś objawienia Matki Boskiej, czy strachy, czy diabły, czy jeszcze inne szczygi. I próbowali tam przy piwku gdzieś z nami się dzielić tym. Ja oczywiście tam wtedy pracuję wyobraźnia i to jest taka woda na młyn dla malarza. I poszedłem w tą stronę, oczywiście nie zapominając o naturze. Cały czas był obecny w moim malarstwie pejzaż, zwierzęta, fauna, flora. To wszystko, w czym się wychowałem na wsi, u dziadków, ale byłem świadkiem polowań, świniobicia, rzeczy takich normalnych wtedy w gospodarstwie. I później to wracało. Gdzieś sobie uświadomiłem, że jakoś zatracamy tą swoją wrażliwość. Pojawia się jakieś nowe schematy postrzegania życia, w ogóle egzystencji. I to jest nie dla mnie. Dlatego w moich obrazach zatrzymałem się na etapie tego pejzażu, takiego prymitywnego, starego. Bez śladów cywilizacji. Sięgłem oczywiście na początku do wyobraźni. Myślałem, że to taka studnia bez dna, gdzie mogę nieprzerwanie czerpać. Dlatego te moje zwierzaki się zmieniały w jakieś takie potwory, takie... Ktoś by mógł powiedzieć, że z dzisiejszych tych fantazy, filmów, gier. Ale to było 20-30 lat temu. No i tu się pojawia człowiek. Człowiek kontra przyroda, kontra zwierzę, no i człowiek i to, co wspólne, to znowu to jest ta chódź, to życie, to nie wiem, agresja, miłość, wszystko się kumuluje gdzieś w nas. I teraz jak to postrzegamy? I tu znowu zależy to od wrażliwości. Zależy od pewnego bagażu przeżyć, z którego czerpiemy, z którego wybieramy teraz te rzeczy, które są atrakcyjne, żeby je przedstawić malarsko. No z tematem jest trudniej, bo temat to jest to, co urasta w człowieku do, nie wiem, do rangi jakiegoś tam problemu wręcz życiowego, nie? Coś, z czym chcemy się boksować w imieniu, nie wiem, swoim, czy rodziny, czy wszystkich, czy nie wiem, może narodu. No i tak, no to wtedy boksujmy się, wtedy po prostu malujmy. To jest taki sposób na życie już teraz. No, ale czy konkretne mam tematy? Nie, ja dobry malarz powinien potrafić wszystko.
No tak jak życie nam niesie, tak? Mamy różne, dojrzewamy, tak? Jedni dojrzewają śmiesznie, inni dostojnie i to się tak kumuluje i artysta w zasadzie, malarz nie powinien chyba nigdy dorastać, bo powinien być autentyczny. No ale znowu nie zawsze, bo to zależy znowu od tematów, jakie próbujemy podejmować. Śmiesznie by było śmiesznemu artyście poważne tematy malować i walczyć, a nie. Temat musi być na tyle atrakcyjny malarsko, żeby utrzymywać mnie tych kilkadziesiąt godzin przy płótnie. Mało, on musi być też taki, że może się rozwijać, może poprowadzić mnie w różne strony. Ja czasami sam się zaskakuję, malując tam, zaczynam od żurawi, a pojawi się tu gdzieś w tle jeszcze nie wiadomo co, czy kobieta, czy inne dziwadło. Kiedyś fajnie napisał Janek Wołek we wstępu do jednego z moich katalogów o tym, że ja po prostu szybuję między tematami, nie? Lewitowanie między tematami. No tak, ale to wymaga też bycia no po prostu takim autentycznym malarzem, tak? To już jest takie egzystencjonalnie ze mną spójne, że potrafię chwycić lekki temat, czy taki całkiem gorzki, tak jak tutaj ten ubój w stodole. Bo potrzeba mi oddechu, bo po prostu tak mi się chce. No. I dlatego te tematy, o których to bestiarium, na które zwróciłeś uwagę, to są pierwsze moje obrazy, bo byłem zachwycony Beksińskim, Starowiejskim i myślałem, że wyobraźnia jest tą kopalnią na całe życie i mi starczy tych pomysłów na te maszkarony do końca życia, ale później życie to weryfikuje, te postawy twórcze jakoś i między innymi moją. Kiedyś ksiądz po kolędzie przyszedł, popatrzył i powiedział: Pan Bóg naprawi, może naprawił. Obraz nie oszukuje, nie? Zostawiasz ślad, już nic nie poprawisz. No i coś powiedziałeś, koniec, kropka. Możesz to lepiej poprawić, namalować, wiesz, zawerniksować 10 razy, ale to zostanie ten ślad, ta ikonografia, taki, grafika pewna i koniec. No. Możesz to jeszcze, nie wiem, oprawić jeszcze bogatsze ramy albo... I nic więcej. Powiedziałeś, koniec, skończone. To jest ciekawe, to jest fajne, bo jesteś rozliczany z kolejnego obrazu. Jeśli tu jest jakaś progresja, następny obraz będzie lepszy, a tak mi się wydaje, bo cały czas mnie dopinguje to, że tych najlepszych obrazów jeszcze nie namalowałem i niech tak będzie, ale podchodząc do malowania, wierzę, że to się uda, a w momencie, kiedy to w jakiś sposób mnie zadowala, wychodzi, to się cieszę jeszcze bardziej. Ale kończąc, już myślę o następnym obrazie. I to jest fajne. To jest ta ciągłość taka twórcza. Dopóki chodzimy, dopóki nikt nas tam łokciami nie spycha z chodnika, to malujemy. Fajne, kobieta czy inne dziwadło. No dobra. No dobra. Już za bardzo się zapętliłem.
Teraz sobie przypomnę, dlaczego zostałem, bo to trudne pytanie mi zadałeś, wiesz? Czy ja wiem? Jestem malarzem, bo nic innego nie potrafię robić, może tak. Wybieram któreś spod obrazi i po prostu maluję, bo to już mam we krwi i to muszę robić codziennie. Trudno to opisać, no? Ja po prostu maluję, nie jakbym umiał pisać, to bym to opisał, tak? Ale po prostu jestem tylko malarzem.